zamku, co psom szył buty. Było sobie niegdyś w szkole piękne dziecię, zwał się Janek. Czuł zawczasu Bożą wolę, ze starymi suszył dzbanek. Dobry z niego byłby wiarus, bo w literach nie czuł smaku. Co dzień stary bakal, właśnie dlatego też, będąc w szkole podstawowej, przestałem czytać książki. Czułem się po prostu gorszy. Ja całe życie, jak byłem mały, czułem się po prostu gorszy. Pamiętam, jak zacząłem dłukać te pierwsze literki. Po pierwsze, zawsze udawałem, że coś tam się mi dzieje, żeby nie czytać. Zacząłem dłukać te pierwsze literki. To pani mi zawsze mówiła: no dobrze, dobrze, Adaś, naucz się w domu, a niech przeczyta Zosia z pierwszej ławki oczywiście. I ona ja się czułem zawsze gorszy. Jest jakie to pojebane. Na ile lat mnie zniechęciło to do czytania książek? Na wiele lat. Ja się bałem publicznie czytać, ale ja się nawet samemu zniechęciłem, bo na cholerę mam coś robić, czego muszę się wstydzić. Kurde. Warto wspierać dzieci. Bez tej pierniczonej oceny, kurde. Poza tym, że warto czytać książki, to już chyba nikomu nie muszę mówić, chociaż przyznam się szczerze, że ostatnio żaden nie przeczytałem. Często na swoich warsztatach, które prowadzę z racjonalnej terapii zachowań, mówię: piszcie, 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 później to czytajcie. Nie tylko Facebook, nie tylko to, ale prowadźcie swoje dzienniczki uczuć, prowadźcie w ogóle jakieś rozmowy ze sobą, ale na kartce. Czemu na kartce? Bo słowo pisane ma po prostu moc. Powiedz o sobie, że jesteś głupi, że nie dajesz rady. Rzucone w przestrzeń z chwili znika, jakby nie można go chwycić. Jeśli napiszesz to w zeszycie, no to masz napisane i masz dowód. Ja mam parę swoich takich zeszycików, które zacząłem pisać na pierwszych racjonalnej terapii zachowań. I mogę zobaczyć, jak się sam zmieniam. Ale też będąc w takich kryzysowych sytuacjach, bo jak prowadzę warsztaty, ludzie też mnie pytają: Adam, czy ty dalej robisz racjonalną samoanalizę, czy takie rozpisywanie? Tak, robię, robię w takie. Oczywiście, że mógłbym sobie to zrobić w głowie, ciach, ciach, szybko, tu lewa strona. Oczywiście, ale dzisiaj uważam, że moc pisania i czytania jest przeogromna do poznawania siebie. A czytanie opowieści innych ludzi, myślę, że bardzo wzbogaca. No to co? Pstryk, pyk, myk. Puściły zamki żelazne. Wieko się samo unosi. I cztery struny zadźwiękły. Serdeczny i zadźwięk głosik. Boże, jaki ciężki, ciężką polszczyzną tu się czyta. Kacperka serce tak wali, jakby się ciężko spracował. Skrzypecko, już jesteś moja, moja śpiewaczko lipowa. Siedzi Kacper koło drogi. Resztę se poczytajcie sami. Bang!